Cześć moje śliczności, witam Was bardzo cieplutko i serdecznie u siebie na kanale. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, bo widziałam, że jest kilka nowych subskrypcji. Mam na imię Ela i witam Was serdecznie wszystkich, kochani. Wszystkie nowe duszyczki i te, które się ze mną zaznajomiły, jesteśmy dawno razem. Także witam wszystkich bez wyjątku, siadajcie, rozgoście się. Dzisiaj bardzo taki spokojny rozkład. Będę starać się mówić pomału, ponieważ chodzi to o bratnią duszę. I też nie musicie włączać pauzy, możecie sobie dokonać tutaj wyboru na spokojnie tych kart. Także chwileczkę Wam dam moment, tak, na zdecydowanie się. Zobaczymy może, gdzie tą bratnią duszę swoją spotkasz, jaki jest w ogóle Wasz cel wspólny, co Was połączy, jak Was może to zmieni, takie rzeczy zobaczymy sobie. Kochani, tutaj jak widzicie są cztery talie. Weźcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie, aby nie za dużo. Żartowałam i kochani, po prostu zdecydujcie się na jedną. A ja za chwilę będę zaczynała od tej talii, która leży najbliżej mnie. To będzie bardzo krótki rozkład na cztery karty. Także kochani, do tego jeszcze dobiorę, zobaczę z jakiego trygonu ta osoba będzie. Jeszcze jedną dodatkową talię. Także pomalutku, spokojnie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dla tych, co bardzo się spieszą i stresują, mogę sobie chwileczkę tą przywinąć, bo dzisiaj jest taki właśnie bardziej rozkład na spokojnie. Będę starała się łagodnym głosem mówić, pomalej. Także już, kochani, zdecydowaliście? Zaczynamy. Zaczniemy od pierwszej talii. Oczywiście dla każdej talii teraz wciągnę jedną kartę, z jakiego trygonu jest ta osoba. Tutaj położę z tyłu, także ją później użyję. Z jakiego trygonu jest dana osoba? I jeszcze te karty sobie użyję. Wy za ten czas widzicie, możecie się, kochani, dalej decydować, czy sobie pozostawimy te karty. Wasza bratnia dusza, co Was połączy? Jaki jest Wasz cel wspólny? Jak to na Ciebie wpłynie? To Twoja bratnia dusza. Jak ona na Ciebie wpłynie? Jaki jest cel tak wspólny? Dobrze, karty są gotowe. Biorę sobie po trzy karty do pierwszej talii. Do drugiej talii. Bratnia dusza. Dla wszystkich, którzy wybrali drugą talię, to są, kochani, Wasze karty. Do trzeciej talii. Do trzeciej talii i do czwartej talii, bratnia dusza, Wasza, kochani, bratnia dusza. Ok, karty są gotowe, resztę odłożę i zaczynamy, kochani. Dla tych wszystkich, którzy wybrali pierwszą talię, będę już rozkładała karty. Oczywiście z całej talii wybiorę do pytań. To są Wasze karty. Proszę, to są Wasze karty. I tutaj, kochani, teraz bardzo się skupcie. Ja te karty potasuję i wybiorę w jednej karcie do każdego pytania, które zadam. Także, kochani, wy się teraz, proszę, głęboko czujcie w te karty. I ja będę zadawała do nich pytania. Dla nich będę zadawała pytania. I poproszę je o odpowiedź, żeby to zarezonowało z jak największą liczbą osób, kochani. Żeby to zarezonowało z jak największą liczbą osób. Za chwileczkę będzie pewnie trzask skrzyneczki, bo idzie postman do Eli. Postman jest dzisiaj tak samo delikatny jak my i nie zakłócił naszej ciszy za bardzo. Karty są już prawie gotowe, kochani. I teraz zobaczmy pierwsza karta do pytania. Gdzie spotkasz swoją bratnią duszę? Gdzie swoją bratnią duszę spotkasz? Gdzie? Jakie to może być miejsce?
Co Was połączy? Co Was połączy? Mam nadzieję, że mogę tak kłaść. Dajcie mi zerknąć. Tak, się zmieszczą. Jak na Ciebie wpłynie? Ja sobie troszeczkę zaraz to przesunę w tamtą stronę. Jak będzie wyglądała Wasza znajomość? Jak będzie wyglądać Wasza znajomość z Twoją bratnią duszą? Ok, tu jest, proszę. Karty Wasze. Dobrze widać, dobrze sobie. Zobaczę jeszcze, co od dołu dla Was położę. Proszę, piękne karty, bardzo piękne. Możemy sobie patrzeć, co tutaj właśnie w Waszym życiu następna oczywiście bratnia dusza w kolejności, ponieważ na przykład Asia może w tym wcieleniu mieć tylko dwie bratnie dusze, a Ilonka może mieć na przykład 18. Przykład. Także mówimy tutaj o następnej bratniej duszy, która pojawi się w Twoim życiu. Nie będziemy za bardzo długo przy każdym rozkładzie omawiać, tylko po prostu takie konkrety. Dlatego rozkład jest tylko na 4 karty i tamte dodatkowe, żebyśmy po prostu widzieli konkrety, tak, jeżeli chodzi o bratnią duszę. Gdzie spotkasz swoją bratnią duszę? I tutaj mamy cesarzowa. Cesarzowa, to ja bym dla Ciebie była skłonna powiedzieć, tak czuję, że swoją bratnią duszę możesz na przykład spotkać w salonie piękności. Tam, gdzie się dba właśnie o twarz, na przykład nawet tam, gdzie się reguluje brwi, tak? Bo przeważnie właśnie to jest tak, że to są takie miejsca, bo cesarzowa lubi bardzo miejsca takie, które się dba o wystrój, to może być nawet domu, swoją własną sylwetkę, tak? Swoje ciało. W ogóle cesarzowa lubi czasami zaszaleć, oczywiście, gdy ma dobry humor, i czuć się piękną. Także cesarzowa to jest kobieta idealna. I teraz my pytamy o miejsce. Myślę, że to miejsce będzie idealne, tak jak dla cesarzowej. Nie będzie to jakieś ruiny, bo tam cesarzowa by się nie odnalazła. Raczej to nie będą jakieś stare zamki, ani jakieś mopsy, tak? To będzie jakiś taki ze smakiem miejsce. Może być na przykład sklep z ekskluzywną odzieżą, jakieś takie wysmakowane, fajne butiki z odzieżą. Wszystko, co jest związane na przykład ze zdrowiem, z pielęgnacją skóry, takie wszystkie miejsca właśnie, jakieś salony piękności, tak? Cesarzowa, kochani, to jest matka ziemi, tak? To na pewno możecie spotkać się w jakimś przepięknym miejscu na zewnątrz ze swoją bratnią duszą. Mogą być to jakieś na przykład Huana Pool. Pool Huana, tak? Mogą być to jakieś piękne ogrody, jakieś parki, ale naprawdę piękne. Z jakąś altanką, w takim dobrym smaku. Jakiś to raczej taki ekskluzywny park, niż taki gdzieś tam za miastem, gdzie dwie ławki obskrobane. No raczej coś fajnego, tak? Także tutaj na pewno zwróćcie uwagę na bardzo fajne miejsca. Ta kobieta jest pracowita, także piękne miejsce plus praca. Może to być praca u tej osoby. Także może, jeżeli Ty pracujesz w pięknym miejscu, a jesteś pracowita, to może to miejsce być Twoje, po prostu klient do Ciebie przyjdzie. Jeżeli Ty byś pracowała na przykład w jakimś bardzo pięknym muzeum, była przewodniczką w muzeum, tak? Gdziekolwiek, gdzie tam może Ty pracujesz, no raczej to na pewno nie jest miejsce, jakaś skarbówka czy coś, nie, nie. To raczej takie fajne miejsce. Jeżeli jakiś salon, czy włoski się układa, czy robi się twarz, maseczki się nakłada. Wszystko, co jest związane na pewno z takimi dbaniem o siebie. Ale też wystroje różne właśnie wnętrz, to znaczy mogą być wszystkie miejsca tam, gdzie szukasz dodatków, tak? Także fajne miejsca, piękne miejsca i fajne miejsca. Cesarzowa nie podporządkuje się mężowi, to na pewno też miejsca, w którym jest jakaś moc, siła. My pytamy teraz o miejsce, ale cesarzowa jest energią, tak? To na pewno jakieś miejsce bardzo silne. Tutaj wykluczamy wszystkie miejsca, gdzie ludzie mają problemy, jak sądy. Nawet gdyby sąd był przepiękny, to raczej nie będzie to sąd. Nie będą to żadne opieki, domy opieki społecznej, ani takie schroniska, bo to raczej z klasą miejsce. Dość fajne miejsce, kochani. I tak, co Was połączy? Mamy następną ósemkę buław. Ja bym powiedziała, kochani, że Was to połączy w ogóle chemia. Iskrzyć będzie po prostu w powietrzu, tak? Iskrzyć będzie w powietrzu, ponieważ ósemka buław dla mnie to jest zawsze tak, że dużo tej energii się kumuluje w danej osobie. Ona się zbiera, tak? Ona się zbiera latami czasami. Tak jakbyśmy czekali na tą swoją bratnią duszę, tak?
I nagle spotykamy jest wow, wystrzał tej energii, jest po prostu szał. I co Was połączy, jaki będziecie mieli wspólny cel, tych celów możecie mieć dużo, kochani. Ponieważ tego celu, tej Waszej energii nikt nie powstrzyma. To, że ktoś będzie miał partnerkę, nie partnera, jakaś będzie sytuacja taka w jakimś miejscu tym, na przykład ekskluzywnym, w jakiejś restauracji się spotkać i będzie taki po prostu szał, to nic Was nie powstrzyma. To znaczy podejdziecie do swojego stolika, weźmiecie się w ramiona i będzie fajnie. No z tym to może żart, bez przesady, tak się możecie nie zachować, ale powiem, że tutaj nie będzie tak, że przyjdziecie koło siebie i tam gdzieś pójdziecie. Nie. Tu się zatrzymacie, będziecie dobrze wiedzieli, że to jest ta osoba. Nie będzie żadnych przeszkód? Jakbyś powiedziała przeszkody? Pff, oczywiście, że nie. Kochani, tutaj ja bym powiedziała, że to będzie, może być bardzo gorący romans gwałtowny od pierwszego dnia w ogóle, tak? Dużo namiętności w ósemce było. Ogromna namiętność. Tutaj na pewno bez żadnej, nie ma tu wykluczona, jest jakaś nieśmiałość, jakaś niepewność. Nie, w ósemce była właśnie tego nie ma. Ta niepewność zbierała te buławy do tego czasu w Was i w tej osobie. Tu ten czas, kiedy się zobaczycie, co Was połączy, to właśnie brak tej niepewności. Będziecie widzieli, że to jest to. Tak, tu i teraz, tak? Może być tak, że często pojawia się w ósemce buław jakieś deklaracje. Może po prostu będziecie potem z sobą pisać na przykład, dzwonić do siebie i będziecie na przykład sobie wyznawać miłość, deklarować tą miłość, będziecie chcieli coś fajnego. Kochani, czasami to trzeba uważać, bo to tak szybko się zadzieje, że to można wejść w pułapkę swojej namiętności, swoich uczuć w ogóle w ósemce buław. Myślę, co Was połączy, to będzie szalone po prostu. Szalone! Jak na Ciebie ta wpłynie znajomość? No i proszę, mamy następnie rycerza buław. Jak wpłynie? Kochane, kochani, tu będzie po prostu szał, tu będzie energia. Wsiądziecie na tego rumaka, pugnacie prosto przed siebie. Tu będzie po prostu ogień, iskry, będzie strzelać. I teraz jak na Ciebie to wpłynie, obudzi w Tobie śpiącą namiętność. Ta namiętność, bo my pytamy, jak to wpłynie tylko na Ciebie, nie pytamy teraz na Niego, ta namiętność to była skrywana, skrywana miesiącami, latami, może przez całe życie, bo w innych związkach nie mogliście tego obudzić. Może to będzie coś wyjątkowego, ponieważ kochani, rycerz, który jedzie właśnie na tym koniu, nikt go nie zatrzyma, on po prostu pędzi. Pędzi na zabój, tak? Jest mnóstwo w nim energii. Nie mówmy tutaj o negatywach żadnych, ponieważ to jest Twoja bratnia dusza. Człowiek przy bratniej duszy wznosi się, jest lepszym człowiekiem. To nie będziemy tutaj patrzyli negatywów, że on jest taki seksowny, może przyjechać i pojechać. Tu się skupiamy na tym, że to jest jednak Twoja bratnia dusza. To absolutnie nikt nikogo by nie będzie krzywdził. Umówmy się tak. Bo wiadomo, że rycerz to buław może mało mieć wspólnego z romantyzmem i tego, no nie? Ale kochani, tu czuję, że nie będzie tak, że to co z tego, że nie ma romantyzmu? Wskoczycie razem po prostu sobie w ramiona, gdzieś tam na łoneczkę, w krzaczki i potem z tego będzie piękna relacja. Oboje będziecie mieli satysfakcję i nie wiadomo, kto się potoczy u Was. Jedni się zakochają, drudzy po prostu zostaną na takim etapie, bo nie każdy oczywiście potrzebuje miłości dozgonnej. Inni są zadowoleni swojego życia, mają fajną pracę, fajną rodzinę, super chatę i wcale nie muszą koniecznie mieć kogoś, kto będzie się pałętał i podrzucał im brudne skarpetki. Niektórzy wolą luźne związki, także nie, nikogo nie osądzajmy, bo wcale nie każdy chce tego samego. Tu bynajmniej pokazuje dla Was, że ta osoba, jak płynie na Ciebie, po prostu da ten ogień. Niektórzy mogą z tego fajną miłość stworzyć, a niektórzy po prostu zostaną na tym etapie i też będą zadowoleni. Tutaj bynajmniej pokazuje, że będziecie zadowoleni, a ja myślę, że to zupełnie wystarczy. Po prostu bratnia dusza spełni swoje zadanie, da Ci szczęście. I kochani, następna karta, jak będzie wyglądała Wasza znajomość? I tu jest siódemka buław. Przy siódemce buław, jak patrzymy dalej, to ja bym powiedziała, że tu możecie troszeczkę ten opór, który ta woda stawia, tak, to może niektórzy, którzy sobie założyli, że nie chcą tej miłości, bo weźcie pod uwagę, że woda to napływające uczucia. Zobaczcie, jak ta woda zalewa, tak? To ktoś worki już poukładał, żeby tylko nie zalała. No i właśnie, jeżeli ona tak zalewa, to może będzie u Was tak po prostu, że będzie taki super romans, taki super czas z tą bratnią duszą,
że ta osoba, która kiedyś sobie tam założyła miłość, absolutnie nie, nie chcę, niech to będzie taki związek albo zobowiązanie, ślub, to tu będzie wasz aż na siłę to zalewać po prostu. Nie będziecie mogli się oprzeć. Będziecie musieli worki z piaskiem układać między sobą. Tak będzie was ciągnąć do siebie. To by był problem jedynie, jeżeli któryś z was będzie w związku. No to wtedy mu stąd te worki, tak? Bo będziecie widzieli, że trzeba poczekać, bo to nie jest ten czas. Po prostu jesteście na przykład w relacji, w związku. Nie musicie wyjść z pierwszego związku. A tu już będziecie czuli do tej osoby chemię. Kochani, i jak, z jakiego trygonu ta osoba z znaków powietrza będzie? Wszystkie znaki powietrzne, niesamowita zmiana w twoim życiu, niesamowita transformacja będzie w twoim życiu. Także same cudowne rzeczy, dużo szczęścia, także kochani, tutaj tylko cierpliwości. Dla niektórych, ja bym powiedziała, tutaj widzicie cierpliwość. Musicie mieć cierpliwość, bo może to bratnia dusza nie stoi tuż za rogiem, może to będzie na przykład w 2022, tak? Następna bratnia dusza, wcale nie musi być jutro. Także tutaj, kochani, cierpliwość, ale wiecie co, to ta relacja przyniesie wam szczęście, także się nie martwcie. Nieważne, jak będzie wam się wydawało na samym początku, chociaż tu nie widzę nic takiego, żeby tu miało, nie wiem, być coś takiego, że tak trudne to będzie. Raczej może to będzie tak, że któryś z was będzie tak w nieudanym związku, po prostu będzie trzeba troszeczkę poczekać, trochę tej cierpliwości na przykład, ale będzie warte, ponieważ to dużo zmieni w waszym życiu. Naprawdę to będzie super czas, super epizod, super w ogóle moment w waszym życiu. Wcale nie musicie z tą bratnią duszą być wiele lat, ani do końca życia, chociaż nie wyklucza, że możecie być po prostu. Bynajmniej ten czas będzie super. Będziecie bardzo szczęśliwi, bo po to jest bratnia dusza w czyimś życiu. Kochani, tutaj niesamowita będzie transformacja, niesamowita przemiana z gąsieniczki w pięknego motyla. Kochani, tak jakby dla was całe światło z nieba przyszło. Powiem, że relacja taka. Kochani, jak nie wiecie, co ja zrobiłam, to zrobiłam tylko miodzia. Bardzo mi się podobają te karty. Że ja sobie zbiorę już tą pierwszą, bo jest po prostu rewelacja. Mam nadzieję, że wy też czujecie tę rewelację, bo ja to czuję, kochani. Aż nie wiem, czemu ja tego nie wybrałam. Okej, kochani, to tak, sobie odłożymy te karty. Zajmij bateria, padnie. Gdzie co, muszę, kochani, wymienić w ogóle baterię w kamerze, bo zauważyłam, że ładuję ją całą noc, a jak nagrywam filmik, to mogę godzinę. No to jest, to już mi w tym momencie nie zaczyna się podobać. Wymienię albo kamerę, albo baterię. Dobrze, skarbeczki, teraz następna talia. To jest ta talia. I jeżeli wybraliście sobie swoją bratnią duszę tutaj, to ja wam proszę bardzo, pokazuję wam, jakie karty są dla was. O, to są wasze karty. I Boże, co ja wyprawiam? Kręcę się. jak główienko w przerębli. Dobrze, kochani, teraz jeżeli tą talię wybrałaś i chcesz zobaczyć, gdzie ta twoja dusza będzie, czy nie twoja, tylko bratnia dusza oczywiście, to zaraz zobaczmy, gdzie ją spotkasz i wszystkie takie detale, które Ela będzie mogła jak najbardziej wyciągnąć z tego. Już dla was, kochani, ta karty tasuje. W tym momencie skupcie się na tym pytaniu. Gdzie jest moja bratnia dusza? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, moja połówko ukochana, na którą czekam? Gdzie jesteś? Jak będziesz wyglądać? Co wniesiesz w moje życie? Dobrze, karty już mówię, że są gotowe. Ja, kochani, już tutaj dla was będę wyciągać kartę. Pierwsza karta to będzie, gdzie spotkasz swoją bratnią duszę. Gdzie spotkasz? Proszę, to jest ta karta. Co was połączy? Jaki będzie wspólny wasz cel? Jak na ciebie wpłynie ta bratnia dusza? Jak na ciebie wpłynie? Jak będzie wyglądać wasza znajomość? Jak będzie wyglądała wasza znajomość? Ela tu za bardzo się rozłożyła z kartami. Okej, dobra. I tu mamy od dołu. Kochani, wy widzicie tam w kamerze, krzyczycie, jak nie widzicie. Tutaj ja czuję, że bratnia dusza, jeżeli nie ufasz miłości, nie wierzysz w miłość i nie wierzysz w ogóle, że jeszcze jest ktoś taki, kto będzie taki jak ty i pragnął tego, co ty, to ja powiem, że uleczy cię ten związek i po tym związku już nie będziesz mieć wątpliwości. Kochani, zobaczcie, tutaj jest As Pentakli, a my pytamy, gdzie ją spotkasz. Ja bym powiedziała dla was przy Asie Pentakli, że wy możecie naprawdę ją spotkać w każdym miejscu, gdzie jest przepływ pieniędzy, tak? Może to być nawet jakaś praca, cokolwiek. Wiecie co? As denarów, As Pentakli oczywiście, As monet, As denarów, to to samo, tak? To pokazuje, przepraszam, aż zachrypłam z wrażenia.
pokazuje nam oczywiście monetę, tak? I to jest ogromna szansa na coś. To jest ten taki właśnie, takie ziarenko, z którego wyrasta potem piękne drzewo. On tutaj wystarczy, że tylko tutaj zakopię, kotek podleje z tej miseczki i tutaj będzie coś pięknego. Także kochani, jakie miejsce? Każde miejsce, gdzie można nawet ziarna kupić, a niech to będzie nawet sklep ogrodniczy. Powiem, wszędzie, gdzie coś zaczynasz. Jeżeli na przykład jest miejsce, gdzie są deseczki do kupienia, to znaczy, że z tych deseczek możesz sobie płotek postawić. Kochani, ja bym powiedziała tu wszystkie miejsca w ogóle naprawdę. I tutaj, kochani, dla Was będzie problem, ponieważ naprawdę tych miejsc jest mnóstwo. Niczego tu prawie nie możemy wykluczyć. Nawet może to być bank. No wszędzie, po prostu gdzieś coś korzystasz i z tego coś zaczynasz. No to zwróć uwagę, że to jest wszystko po prostu. Najbardziej, no na pewno to będzie jakieś miejsce takie... Takie, co daje szansę, powiedzmy. Powiedzmy, że to miejsce daje szansę na to, żeby coś fajnego było. I teraz, kochani, nie będę mówiła za dużo dla Was, ponieważ jeden będzie mieszkał w Londynie, a drugi w małej miejscowości. Nie każdy będzie miał ten sam zakład, nie każdy będzie miał takie same miejsca. Nie to samo jest w Londynie, nie to samo jest w Puderliszkach. Nie wiem, czy taka miejscowość w ogóle jest. Kochani, tylko ta karta jest genialna, ok? To jest bardzo szczęśliwa karta, także tutaj będzie miejsce na pewno szczęśliwe, w którym jest potencjał. No powiedzmy sobie na to. Znowu musimy wykluczyć, nawet jeżeli kasa jest w skarbówce, to nie będzie urząd skarbowy, ponieważ tam nas skubią i tam nikt nie jest szczęśliwy. To nie. To musi być miejsce, które daje Ci radość, daje Ci potencjał, tak? Może gdzieś pójdziesz o jakiś... brać kredyt na przykład na domek i dostaniesz i tam. Może to być zupełnie na przykład jakieś inne miejsce, takie, które da Ci rozwój. Na przykład będziesz chciała jakąś nową pracę, chciał, tak, założyć własną firmę. No tu coś z kreatywnością, z potencjałem, tam gdzie będziesz miał coś, szansę, jednak szansę dostać niż dać, tak? To tak jakby Ty gdzieś tam pójdziesz. Nie musi ta osoba być koniecznie ta, która będzie Ci to dawać. Ta osoba może być w tym miejscu. My pytamy o miejsce. To ja nie mówię, że Ty pójdziesz do tej osoby i ta osoba będzie w tym okienku. Tylko to będzie to miejsce, gdzie będziesz z czegoś korzystać. Oczywiście może być to nowa praca. Może to być aniołki. Kochani, co Was połączy? To jest piątka kielichów. Ja przy tych kartach tutaj widzę, że co Was połączy? Wy oboje będziecie po prostu smutni. Smutni i tak niekoniecznie chyba wierzący miłość. Właśnie tak od razu, jak tutaj zobaczyłam trójkę mieczy, tak sobie poczułam, wiecie, że Was to połączy, że Wy oboje będziecie mieli o czym rozmawiać. Jeden i drugi będzie po prostu po jakichś turbulencjach, po jakichś niekoniecznie związkach, które dały nam szczęście, to co obiecały, po niespełnionych związkach, po nieudanych relacjach, po kichowatych wszystkich relacjach. To Was połączy, że Wy oboje nie będziecie za bardzo wierzyli w miłość i będziecie pewnie myśleć, że może tutaj się wspierać, może się wspierać, chociaż to nie jest karta wspierania, ale jeżeli my pytamy, jaki będziecie mieli cel, udowodnić sobie, że miłość istnieje. Tu z czasem, kiedy będziecie dla siebie przyjaciółmi, bo będziecie dla siebie przyjaciółmi właśnie, tacy jakby może to od koleżeństwa się zacznie, od przyjaźni, będziecie sobie dawać może dobre rady, dobre słówko, pocieszać, mówić o swoich ex, bo to będzie taki raczej czas nieromantyczny, wasze spotkanie, tylko poczujecie, że to jest wasza bratnia dusza, możecie się wyżalić z wszystkiego. Tak jak ta siostra bliźniaczka, jak ten brat bliźniak, tak? Po prostu poczujecie niesamowito, mimo że to będzie inna płeć prawdopodobnie, to niesamowito więź z tą osobą. Także chętnie będziecie się żalić na wszystkich partnerów i to was połączy. Żal. Nie żartuję z tym żalem. Po prostu to, że macie podobną sytuację. Będziecie mieli, bo ta osoba jeszcze nie jest w waszym życiu, kochani. Ja bym tutaj patrzyła, nie patrzyliśmy o kartę czasu, ale jakbym miała powiedzieć, no to może dla niektórych nawet to być na tygodniach. Na tygodniach strasznie dużo kielichów tutaj jest. Bo powiedziała tygodnie, kochani. Tam nawet od 5 do 9 tygodni. Może to być, na pewno w tym roku to bratnią duszę poznacie. Ja bym powiedziała nawet 2 miesiące max. I tutaj, kochani, będziecie naprawdę, co Was połączy, to, że oboje nie dostrzegacie już w tle, że jednak miłość jest prawdziwa. I będziecie takimi przyjaciółmi dla siebie. I w tym będzie ten cały, właśnie, to całe piękno Wasze. To, że Was to połączy, a to da Wam siłę, kochani. Tutaj z tego ja bym powiedziała, że może być cudowna relacja. Jeszcze z niczego innego. Naprawdę związek nawet docelowy.
Kochani, jak na Ciebie to wpłynie? To jest dziewiątka kielichów. Zobacz, dzięki temu uwierzysz w miłość. Staniesz się szczęśliwą, bo my pytamy teraz, jak na Ciebie to wpłynie, nie jak wpłynie na tę osobę, tak? Dziewiątka kielichów pokazana jest osoba, która siedzi na plaży. Pokładała sobie te kielichy jako zamek. Siedzi, jest szczęśliwa. Jest spełniona. Kochani, co jej potrzebne do szczęścia? Dziesiąty kielich, ok? Ale ja uważam, że czasami cykl się kończy na dziewięciu kielichach. Dziesiąta to jest dodatkowa, ponieważ jest jedyneczka, to jest coś, zero jest nic, to tworzy 10. Także powiedzmy śmiało, że na dziewiątce to jest spełnia już szczęścia. Już nic tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, to może nie dążyć dalej. Tutaj, co ta osoba, jak wpłynie, będziesz się czuć po prostu szczęśliwa. Będziesz się czuć szczęśliwy. To tak jakby bierz, co chcesz od losu. W końcu ten los będzie Ci ofiarował, będzie otwierał przed Tobą drzwi. Super karta, bardzo piękna karta, kochani. Dobry wpływ będzie miała ta osoba. Jak będzie wyglądała Wasza znajomość? Ja bym powiedziała, że mężczyzna tutaj czuje energię męsko silnie, naprawdę się zadłuży, się zakocha. Ty poczujesz się kochana, Ty jego pokochasz. Tu będzie po prostu świetny, taki jakby fundament pod cały ten Wasz zamek, który będziecie tworzyć. Że nie będzie z kielichów na plaży. On będzie prawdziwy. Z cegieł, z kamieni, trwały. Przepiękna karta. Król kielichów. Energia. Osoba, jeśli pytamy, jak będzie wyglądała znajomość. Stała, niezmienna, opiekuńcza, lojalna, oddana. Wszystkie cudowności, jakie sobie chcesz wymarzyć. Przepiękna. Ja bym powiedziała, to może być jak najbardziej Wasz docelowy partner, kochani. Tu jest po znaków wodnych oczywiście, z trygonu wody. Bardzo duże, zobacz tutaj, bardzo duże będziesz czuła i czuł przy tej osobie bezpieczeństwo. Nie będziesz się martwić, że ta osoba Cię oszuka, że ona Cię zdradzi. Wy to sobie fajnie tutaj przerobicie, w tym, jak tutaj, co Was połączy, w tym celu, tak? Będziecie sobie ufać, naprawdę. To będzie, kochani, dla Ciebie wielka szansa, zobacz, niesamowita szansa na zmianę życia, nie przegap. Bo naprawdę dla niektórych, ja bym mogła powiedzieć, dla wielu, że to będzie naprawdę do 2 miesięcy. To jest niedługo. Także, kochani, idźcie w to przygodę życia. Łapcie garściami, ponieważ ta relacja będzie naprawdę z tą bratnią duszą, może to być docelowa. Naprawdę. To już ta jedna na wieki. Amen. Kochani, i tutaj macie, zobaczcie, trójkę mieczy. To jest właśnie Wasz stan emocjonalny teraz od dołu. To, że tak naprawdę nie do końca ufacie miłości. Jesteście w związku, czy nie jesteście, to i tak macie wyjałowione te serduszko. Kochacie może tylko swoją mamę, rodziców, dzieci, przyjaciół, ale jeżeli chodzi o tą drugą osobę, coś jest nie tak u Was. Chyba, że to jest tylko ta energia tej osoby, bo jak się spotkacie, to będziecie siebie uleczać, to wtedy, gdy się spotkacie, to na pewno oboje będziecie, można powiedzieć, tak jakby w ramce, w cudzysłowie, po takich przejściach. Także karty rewelacja, następna rewelacja. Brawo my, kochani, brawo my. Dobrze, karteczki sobie tu położymy, ale potem pospiera. Następna talia, bratnia dusza, proszę. Trzecia talia, jeżeli wybrałaś tą talię, to karty są dla Ciebie. Proszę Cię, kochanie, ja tutaj Cię położę karty. Tu już czujemy, kochani, wczujcie się. Tu już czuwamy się, bo jest też będzie pięknie. W końcu pytamy o bratnią duszę, nie może być niepięknie. I teraz, aniołki, ja tasuję Wam karty. Wy się po prostu skupcie na sobie, na tym, czego pragniecie. Przybądź, bratnia dusza, przybądź na skrzydłach aniołów. Pomóż mi uwierzyć w miłość. Zobaczmy, kochani, ta bratnia dusza, gdzie ona jest, gdzie ją spotkasz, jak wpłynie na Ciebie Twoja bratnia dusza, jak będzie wyglądać ta znajomość Wasza, już, kochani. Okej, karty. Gdzie spotkasz swoją bratnią duszę, Co Was połączy? Jaki będzie Wasz wspólny cel? Jak na Ciebie wpłynie ta bratnia dusza? Jak będzie wyglądała Wasza znajomość? Kochani! O! I od dołu mamy przepiękną cesarzową. Coś pięknego, kochani. Ela jest po prostu zszokowana. Naprawdę, co za karty!
Co za energia, co za moc, coś przecudownego. Nie wierzę, że jest cesarz i od dołu cesarzowa. Kochani, tu będzie po prostu tak jak tu jest z Trygonu ognia. Tak samo jest tutaj power. To ja bym powiedziała, tu będą iskry się sypać. Dwie silne osobowości. Cesarz i cesarzowa. Nie patrzmy, że to jest cesarz, ponieważ my pytaliśmy o miejsce, tak, gdzie spotkasz swoją bratnią duszę. Ale nie musimy wykluczyć tego, że ten cesarz stanął. Tu jest po prostu power. O, wow. Kochani, gdzie wy możecie spotkać tą bratnią duszę, jeżeli mamy cesarza? Jakie to może być miejsce? No na pewno tam, gdzie szefuje cesarz. Może to być jak najbardziej twoja bratnia dusza, twój szef? Może to być, wiesz, tu my nie pytamy o osobę, to tylko było tak na marginesie, tak? Tu może być jak najbardziej miejsce wszędzie, gdzie ojcowie przychodzą. Jakieś kółka różańcowe dla ojców. Jakieś spotkania biznesowe dla szefów. W ogóle tu ja czuję władzę, siłę. Tu jest coś, ktoś egzekwuje od kogoś. Tu jest po prostu dużo energii, duży potencjał. Może w jakimś miejscu, gdzie są żołnierze. Tu jest jak generał wygląda. Powiem ci, że tu dużo naprawdę może być miejsc takich. Często tutaj można by było pokazać, że te miejsce to jest takie, gdzie czuć władzę, nie? No to teraz nie możemy wykluczyć już tych sądów, tak? Tego sądownictwa. No bo to jest siła, władza. Jakieś te, nawet jakieś policyjne gmachy. Wszystkie gmachy. Wszystkie miejsca, gdzie jest po prostu czujesz power. A nawet tam, gdzie politycy siedzą, nie wiem, gdzie oni tam siedzą, w jakimś tam... Może tam gdzieś. Może tam gdzieś pójdziesz ze swoim tym proporczykiem, chorągwią walczyć o swoje prawa. A może on będzie też tam, bo to jest siła, tak? To będzie miejsce, gdzie się zbiera ta moc, ta energia i ludzie walczą. Tu może być i sąd, może być na ulicy jakiś protest, no wszystko, ale tu jest ta siła zebrana. To nie musi wcale być miejsce, gmach jako siła, może być nawet na ulicy ta siła, ale to będzie zdarzenie. To będzie to jakieś wow, naprawdę. Ja tu czuję wow. Ja tu czuję wow, no i tak będę mówić. Kochani, jaki was będzie wspólny cel? No tutaj ja bym powiedziała, że jednak celem waszym jest to jednej osoby i drugiej, to żeby było lepiej. I potrzebujecie tego. Zobaczcie tutaj na tej karcie, płaczą ludzie. Ten po prostu ich tuli. Tu ja naprawdę widzę jak jakieś coś, jakby ktoś o coś walczył. Wcześniej były te zamieszki takie różne, tak? Walczymy w kółko o coś. Zdjąć maseczki, włożyć maseczki. Dzieci mają, mamy rodzić, mamy nie rodzić. Ja nie wiem już na co się dzieje wszędzie, bo już nawet się nie interesuje za dużo tego. Kochani, powiem, ale tu jak, ja bym powiedziała, że jak najbardziej tutaj może być. Tu jest sąd ostateczny, tu jest coś po prostu, coś się zmienia. Tutaj będą zmiany. Tu jest, wygląda albo naprawdę sąd, albo będzie jakieś miejsce, jakieś zdarzenie, co was połączy. Będziecie mieli wspólny cel. To walkę o coś. Tu, kochani, wow! Ja wam powiem, ta wasza bratnia dusza to jest prawdziwa bratnia dusza. Wy macie ten sam cel. Wy macie po prostu, chcecie zmian. Chcecie oczyścić. Chcecie podsumować jakiś etap. Zmienić właśnie, żeby było lepiej. Patrzycie tutaj w górę i prosicie. Wszechświat, ześlij sprawiedliwość. Tu was połączy. Tu wiecie co, kochani? Ja naprawdę coś pięknego czuję. Dajcie mi znać od razu, gdzie ta wasza bratnia dusza będzie, w jakim miejscu zbulwersowani się spotkacie i będziecie walczyć, spojrzycie na siebie, ten będzie błysk wokół, jesteś taki jak ja jestem taka jak ty, wow, kochani. I teraz tak, jak wpłynie ta osoba na ciebie, jaki będzie miała wpływ? Kochani, czwórka kielichów będzie taki miała wpływ, że jeżeli ty teraz myślisz, że już miłości masz po dziurki w uszu, w uchu, albo w uszu i w uchach wszystkich, to ta osoba będzie miała taki wpływ tutaj w czwórce kielichów, że pomyślisz, a może jednak? A może jeszcze raz się zakocham, to będzie takie piękne i romantyczne. Czwórka kielichów będzie duży miała wpływ ta osoba. Powiem, że może tym razem postanowisz przyjąć ten kielich miłości. A co niektórzy mogą mieć właśnie taki, że będą zastanawiać się. Jest przyjaźń, jest wspólny cel, jesteś moją bratnią duszą, jesteś taki jak ja. Też zaparcie tkwisz w tym, że miłości nie chcesz. I nagle będzie jakieś skruszenie. Właśnie, może być różnie, bo to jest w zależności, jaka jest twoja osoba, jak podchodzisz do miłości. Bo tu będzie przełom. Jak na ciebie to wpłynie, to będzie inaczej niż teraz czujesz. Jeżeli uważasz,
że nie chcesz miłości, bo to tylko jest zawsze problem, to tutaj może na ciebie tak wpłynąć, że ty w końcu sięgniesz po ten kielich i dasz szansę. A jak na przykład jest jeszcze twoja inna, bardziej zagmartwana sytuacja, to tu może troszeczkę w czwórce kielichów się pogmartwać. No bo czwórka kielichów zawsze czasami pokazuje, że tych miłości mieliśmy tak dużo, to jest przesyt. Jesteśmy już tym znudzeni, już teraz idziemy walczyć raczej o inne prawa niż o miłość. I to miejsce po prostu coś tu was zmieni. Będziecie na pewno zastanawiali się nad miłością, na pewno. Co niektórzy sięgną po ten kieliszek swój. No i kochani, jak będzie wyglądała ta wasza znajomość, będziecie pięknie współpracować. Niektórzy, to ja bym poczuła, jeżeli spotkacie się w jakichś zamieszkach, będziecie wspólnie tutaj knuli plany przeciwko na przykład rządowi. Inni będą naprawdę współpracować. To może równie być taka sytuacja w waszej pracy, wasza bratnia dusza. Idziecie do swojego szefa, miejsce, gabinet szefa, tak? Idziecie i po prostu mówicie o swoich prawach. Potrzebuję wypłaty. Jak możesz mi nie płacić pół roku? Nie wiem. I on też stoi przy tobie. Twardo. Oboje stoicie na tej wykładzinie zielonej twardo. I po prostu razem potem wracacie do pracy. Powiem, karta piękna. W ogóle tu czuję siłę. Magia, siła. On jest pod znaków on-ona. To twoja bratnia dusza. Jest pod znaku ognistych. Z trygonu ognia. Przecudownie. Ty jesteś cesarzowa. Jesteś po prostu siłą, pięknością i wszystkim, co tylko sobie można zażyczyć. Tutaj jest u was po prostu wolność. Wolność słowa, wolność. Kochacie. Zobaczcie, kochani. Wy kochacie po prostu być wolnym. Nie lubicie ograniczeń. Tu jest siła, moc, power. Ja nie wiem, kto to wybrał, ale ja już was naprawdę uwielbiam. Lubię takich ludzi. Silnych, zawziętych, co brną do przodu. Cały tłum idzie jak owieczki w to, a on naprzeciw. To jest coś takiego. I ta wasza bratnia dusza jest identyka jak wy. Za to jest bratnia dusza. Bo jest taka sama. Zawsze do siebie pasowaliście. Pasujecie i będziecie pasować. I poczujecie to. Congratulations, kochani. No i to tym pięknym sposobem doszliśmy do ostatniej. Ten mi rękę mam za krótko. Ok. I teraz sobie rozłóżmy te karty, kochani. Dla opcji czwartej, twoja bratnia dusza. Ach, i co tutaj nam karty powiedzą? Nie mogę się doczekać, kochani. Nie mogę się doczekać. Zaraz zobaczymy. Wszędzie były przecudowne. Magia, moc. Zobaczymy, co tu będzie. No i kochani, dla tych wszystkich, którzy wybrali tą opcję, tą talię kart, proszę was, skupcie się. Skupcie się. Zapragnijcie w swoim życiu tej bratniej duszy. Każdy chciałby. Już czekacie, zastanawiacie się, którą drogę wybrać. Gdzie ją spotkasz? Spotkasz ją. Zaraz zobaczymy. Każdy ma swoją bratnią duszę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ty swoją spotkasz? Twoja bratnia dusza. Może to być równie dobrze, twoja będzie przyjaciółka. Przecież pamiętajcie, kochani, bratnia dusza, my nie pytamy o... Bo niektórzy tego nie rozumieją. Bratnia dusza, to my nie pytamy o męża, o żonę. Bratnia dusza, to przecież może być koleżanka potem dozgonnie. Będziecie po prostu jak dwie dusze. To może być ktokolwiek. Zaginiony brat. Dobrze, kochani. Gdzie spotkasz swoją bratnią duszę? Gdzie? Co was połączy? Co was połączy? Tutaj to raczej nie będzie brat, siostra. Jak na ciebie wpłynie? Jak na ciebie wpłynie? Jak będzie wyglądała wasza znajomość? Jak będzie wyglądać wasza znajomość z twoją bratnią duszą? Przecudownie, kochani. Ogniście się zacznie, skończy się na ślubnym kobiercu. Może nawet, czemu nie, ponieważ mama z pentakli. A może nawet moje stokrotki zamieszkają razem. Kto to wie? Gdzie ty, kochanie, spotkasz? Dziewiątka pentakli, ja bym powiedziała, gdzie przebywa szczęśliwy z pieniędzmi single? No gdzie? Odpowiedzcie mi, kochani, bo sama to już teraz nie wiem. Teraz wszystko pozamykano na zwangi, to ja nie wiem, gdzie single z pieniędzmi przebywa. Bynajmniej ja jestem single z pieniędzmi, ja siedzę w domu, no bo wszystko zamknięte. Wiem, że wy jesteście w innych krajach, u was jest inaczej. U nas po prostu dopiero otwierają. Mija ten lockdown i dopiero będzie teraz wszystko ruszać. Stąd dalej nie ma zrobionych paznokci. Wszystko pozamykane od dawna. No ale dobra, no będą pomalutku ruszać. No to gdzie te single mogę ruszyć? Z całą w ogóle tą parą. Wszyscy tłumnie, z pieniędzmi. Może jakieś restauracje. Może, ale to raczej z pieniędzmi. No to wydawanie, branie, jakieś różne inwestycje. O kochani, miejsc może naprawdę być dużo. Tutaj mamy na tej karcie akurat pomidory. Może pójdziesz na przykład sadzonki kupować do ogrodniczego, ale to by musiało być dość drogie sadzonki, albo razem byś musiała zakupić drzewka.
No bo tutaj raczej więcej pieniędzy, tak? Bo my pytamy o miejsce. Dużo pieniędzy. Więcej pieniążków. Tu bynajmniej jakieś miejsce, tam gdzie są pieniążki na pewno. Pieniążki. Jeżeli nie będziecie wy mieli przy sobie pieniążków jako miejsce, no bo to miejsce to nic nie ma wspólnego z waszą kieszenią, to to miejsce będzie miało w kasie pieniądze. Po prostu tam będzie kasa. Już teraz wszędzie to może być naprawdę. Może być na łonie natury. Ale jakieś takie dość bogate miejsce. Przynajmniej będzie jakieś miało ładne obrazy na ścianach, może ładne ławeczki drogie. No coś tu mi się kojarzy, kochani, z czymś drogim, coś fajnym. Tam, gdzie można wydawać pieniądze, coś luksusowego, może samochód będziecie kupować. Paliwo do samochodu właśnie raczej nie. No, stacje paliw odpadają. Jaki was cel, kochani, połączy? Kochankowie. Macie jakieś pytania? Bo ja już teraz nie. Wygląda mi na to, już sobie w ogóle odłóżmy to, że kochankowie to są jakieś wybory. Tutaj, jeżeli pytamy o cel, to jest cel dla mnie jasny. Tylko będzie pytanie, co mam teraz zrobić. Właśnie, bo kochankowie, wiecie co, jakie jest pytanie, jak masz zadać? Co mam zrobić? Tak, i to będzie taki cel. O, wow, stoi, moja bratnia dusza, co mam teraz zrobić? No, może nie być dokładnie łatwe w tej sytuacji, bo tutaj będzie ktoś, kto spowoduje, że wasze serduszko zabije mocniej, ponieważ poczujecie, że to jest ktoś taki jak ty. Myśli tak jak ty, czuje jak ty. I przy nim możesz głośno mówić, głośno milczeć, więc w takim razie co tu teraz robić, bo sytuacje mogą być różne. Nie zawsze będzie tak łatwo podejść i przedstawić, no nie wiadomo właśnie jak to będzie. Także kochanie, i co mam teraz zrobić, będzie pytanie. Często przy tej karcie jest po prostu taki dylemat, wahamy się. Co was połączy, oboje będziecie się wahać, nie będziecie wiedzieli za bardzo, co macie zrobić. Widzę, że sytuacja nie będzie łatwa, no niestety, może będzie między wami... Nie zdecydowanie będzie, bo oboje będziecie to samo czuli, tylko co będzie między wami? Wstyd, skrępowanie. Może sytuacja nie będzie taka dogodna, żeby coś zrobić. Może będziecie, będziesz ty z kimś, ta osoba będzie z kimś. No bo to miejsce pieniężne. Może pójdziecie z partnerami, czy tam z kimś. No i ta bratnia dusza. I po prostu poczujecie, że z nią to macie coś do porozmawiania. Nie to, co mój kolega, tylko on to mnie rozumie, on myśli tak jak ja. To będzie tak, tylko nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Kochani, wiecie co? Myślę, że romans, czy to może być romans? Trzeba podjąć decyzję, będzie, tak? No, decyzja będzie trudna do podjęcia, bo jeżeli będziecie w związku, w jakimś małżeńskim, relacji i stanie ta osoba, no to tu będzie trzeba podjąć decyzję. Bo nie będziecie mogli zapomnieć o tej sobie. Wam powiem jedno. Tu je spotkacie i o niej nie będziecie mogli zapomnieć. Co dla niektórych, to może powiem, że 9 miesięcy to będzie. 9 miesięcy, 4 miesiące, 2 tygodnie, miesiąc. Różne tutaj są, można powiedzieć, terminy waszego spotkania. Ale nie zapomniecie o niej. To także to nie będzie tak, że teraz powiesz, kurczę, to ja się boję, tyle takie będzie miejsce, a jak ja nie zauważę, zauważysz, się nie bój. Nie będziecie mogli się o sobie zapomnieć, tak? Będziecie mieli dylemat i to będzie dość ciężki dylemat. Bo wybrać rozsądek, czy podążyć jakby za głosem serca. To właśnie to są kochankowie, nasze trudne decyzje. I to będzie wasze te wspólne. On będzie miał, ona, trudną decyzję i ty. Nie będzie łatwo. To właśnie będzie, co was połączy, właśnie ta trudna decyzja. A jak za tym idzie trudna decyzja, może to będzie jakieś miejsce, gdzie będziecie musieli podejmować decyzję, a może to będzie jakaś praca, gdzieś będziecie nad jakimś projektem ślęczyć i będziecie mieli trudną decyzję, co z tym zrobić. Tu może być mnóstwo sytuacji, kochani. Jak na ciebie wpłynie to? Czwórka pentakli. No tutaj powiem, że wpłynie tak, że jeżeli się pojawisz w jakimś miejscu, będą to wakacje, to ty z tych wakacji nie będziesz chciał w domu wrócić po prostu. Bo czwórka pentakli to się siedzi, zobacz, i nie masz zamiaru się ruszyć. To jest już takie zasiedzenie. Ja tu już nie będę teraz mówiła o jakichś skąpstwach, bo nie pytamy o takie rzeczy, co znaczy czwórka pentakli. My pytamy, jak to na ciebie wpłynie. Ja bym powiedziała, że dzięki tej osobie nie będziesz chciał pójść dalej. Będziesz chciał i chciała w tym miejscu cały czas, będzie ta osoba. Jeżeli spotkasz ją na przykład w pracy czy w jakimś gmachu, to będziesz tak przedłużać, żeby jeszcze pobyć przy niej bliżej. To weźmiesz jej nad godziny wszystko, tylko aby bliżej. To tak na ciebie to wpłynie. Zobaczysz i przypomnisz moje słowo i przyjdziesz tu i mi to samo powiesz. Jak będzie wyglądała wasza znajomość? Dwójka kielichów. W końcu się przełamiecie, w końcu po prostu spojrzycie sobie w oczy i powiecie,
powiecie to samo. Jesteś taki jak ja, to ciebie całe życie szukam. Tobie mogę się zwierzyć z wszystkiego. Może być to najlepsza twoja przyjaciółka. Wcale nie musicie wejść w związek, ale uczucia będą, kochani, będą. To będzie ktoś taki kompletny, który cię tym puzelkiem dokompletuje i się poczuje, że możesz teraz wszystko powiedzieć. Te powietrze z ciebie zejdzie, ta zła energia. W końcu będziesz kogoś tak jak brat z bratem, ramię w ramię. Fajnie, kochani. Bardzo mi się podoba. Jeszcze szczególnie, że mamy asa pentakli od dołu. Zobaczcie, jaki potencjał na coś fajnego, na coś, co możecie tworzyć, budować razem. Piękne karty, powiem. Tutaj, kochani, będzie na pewno będzie dużo się działo. Będzie. Tutaj dla was powiem, że to jest... Aha, jeszcze co miałam powiedzieć, z trygonu ziemi, tak? Ta osoba będzie z trygonu ziemi. No, właśnie ja, byczek. może być byczek. Pan Koziorożec oczywiście, nie tylko byczek. No i kochani, powiem, że to będzie cud. Ty w to nie wierzysz teraz, ale uwierzysz, jak ją spotkasz. To będzie cud. Zobacz, tak jakby ta tęcza poza tych gór wyszła. Tęcza i będziesz po tej stronie, gdzie stoi garnuszek ze złotem. Właśnie, tam będziesz. Tu będzie się działo, tu będzie naprawdę się działo. Poczujesz się przy tej osobie, że ta osoba jest twoim tym niedźwiedziem. Ona będzie cię chronić. A wiesz dlaczego? Bo to samo ta osoba poczuje, że ty chronisz, bo wy jesteście bratnią duszą. Ty poczujesz to, że przy niej możesz czuć się bezpiecznie. Ona to samo poczuje przy tobie. I to właśnie ta magia u was będzie. A kochani, jasna pogoda, jakie piękne karty. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego, co tylko może życie wam przynieść. I wszyscy, co dosiedzieli do końca ze mną, nawet jak swoje opcje blunęli, ale siedzę do końca, to was wszystkim, poczekajcie, niech Alat ułoży dobrze zdanie. Dla was wszystkich życzę tego wszystkiego najlepszego, żeby ta bratnia dusza przyszła do waszego życia. Żebyście mieli z kim fajnie pogadać, usiąść przy stole, się pośmiać i nie mieć żadnych obiekcji, co to będzie, czy on mnie okłamie. Nie, bo będziecie pewni tej osoby. To jest właśnie ktoś. Czy to będzie koleżanka, przyjaciółka, kolega, przyjaciel, kochanek, to nieważne, ale to będzie twoja bratnia dusza. To będzie coś. Aha. Buziaczki, kochani, trzymajcie się. Dzisiaj się widzimy na lejwiku wieczorem. Także papaski. Przytulam was wszystkich indywidualnie i grupowo. Pa!